Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Nodirbek Abdusatorow, sensacja, mistrzostw świata w szachach szybkich, spotkał się w finale z Janem Niepomniaszczym. Dwie partie błyskawiczne zostały rozegrane z tego względu, że obydwaj panowie zajmowali pierwsze i drugie miejsce w turnieju, więc dogrywka była konieczna. Sensacja niesamowita, no, fantastyczny w ogóle przebłysk geniuszu, można powiedzieć. Jeszcze kilka partii tutaj mnie czeka, żeby przedstawić wam m.in. jego partię z Magnusem Carlsenem, ale to myślę, że niebawem. Nie jestem w stanie tego wszystko od razu przeanalizować i wypuścić, ale będzie. Moi drodzy widzowie, partia błyskawiczna, finałowa partia. Panowie rozegrali ze sobą dwie partie. No, pierwsza zakończyła się remisem, druga partia już przedstawiam. Tutaj Uzbek rozpoczął ruchem C4. Często właśnie grał partię angielską. Również tak zagrał z Magnusem Carlsenem. Podobna sytuacja była tak jak tu na szachownicy. Skoczek F6, skoczek C3, posunięcie E5, skoczek na F3, skoczek na C6, zwykła partia angielska, bardzo często grana w ten sposób. No i tutaj białe zagrały ruch E4. Powiem tak, mi się bardzo podoba ten ruch ze względu, znaczy podoba mi się ten ruch dla czarnych, to znaczy białymi tak bym akurat ja nie grał, no ale to już jest kwestia gustu. Myślę, że tutaj młody zawodnik chce dostać takie pozycje mniej teoretyczne, aczkolwiek teoria tutaj również istnieje. Goniec zagrał na B4, posunięcie D3. Zobaczcie, te pionki są ustawione w taki sposób dosyć prosty, dosyć prosto się wyprowadza figury. Posunięcie D6, H3 nie pozwala tutaj pionek zagrać gońcowi. Posunięcie A5 to jest dosyć ciekawy ruch z tego względu, że białe będą próbowały atakować tego gońca poprzez ruch A3, a potem ruch B4. No i właśnie tego ruchu B4 nie będzie, jak goniec zagra już na C5. Goniec zagrywa na E2, goniec zagrywa od razu na C5 z powrotem. Więc tak naprawdę ciekawy jestem, jaki jest główny sens tego zagrania gońcem na B4, aczkolwiek no, teoria tak wskazuje, to by trzeba spytać się mądrzejszych ludzi. Moi drodzy widzowie, dalej lecimy. Tutaj białe zrobiły roszadę, H6 zagrały czarne, goniec na E3, nastąpiła szybka wymiana. No i wydaje mi się, że ta wymiana jest bardzo dobra dla białych w tym momencie. Są bardzo fajne plusy tego układu, z tego względu, że pionek, no wprawdzie piony są zdwojone, ale pionek E3 bardzo dobrze broni kluczowych pól w centrum, a przede wszystkim otworzyła się linia dla wieży. Myślę, że to się dosyć przyjemnie gra białymi. Ale czarne też nie mają źle, oczywiście to jest normalna pozycja. Roszada ze strony czarnych, właśnie hetman zagrywa na E1. Bardzo ciekawy plan przerzutu hetmana na skrzydło. Skoczek zagrał na E7 i skoczek od razu na H4. Ten skoczek może przeszkadzać w zagraniu na G6. Tak też nastąpiło. I co jest ciekawe, no, Nepo tutaj prowokuje przeciwnika do wymiany i tutaj pionek jakby wybił, to również linia by się otworzyła i walka byłaby w miarę równa, ale młody tutaj 17-letni arcymistrz zagrywa skoczkiem na F5. Tak grać trzeba, moi drodzy. Skoczek na F5 zwykle jest bardzo dobrą figurą. C6 ze strony Rosjanina, hetman zagrywa na G3, zobaczcie, potencjalny mat tutaj istnieje, no więc tutaj czarnym się już to za bardzo pewnie nie spodobało i postanowiły wybić skoczka na F5. No i teraz odwieczne pytanie, czym odbić? Czy pionkiem, czy wieżą? Z reguły, w większości przypadków, moi drodzy, tutaj odbijamy wieżą, żeby nie tracić wolnej linii. No, było to kuszące z tego względu, że można by było wyprostować sobie pionki, lecz zbicie wieżą jest jak najbardziej na miejscu i jest dobrym zagraniem. Skoczek zagrał na H7. No te skoczki zaczynają troszkę defensywnie się tu ustawiać, a biały napiera. Zdwoił sobie wieżę i jest w porządku. Hetman zagrał na H4. No próba wymiany hetmanów. Tutaj oczywiście można tego uniknąć grając hetmanem na F3, ale może jakiś skoczek G5 się nie podobał białym. Ciężko stwierdzić i białe zagrały po prostu królem na H2. No to jest partia błyskawiczna. Tu na razie nie ma żadnych większych błędów z jednej i z drugiej strony. Wiadomo, te ruchy nie są aż tak super dokładne, gdy jest tak mało czasu i walka o taką stawkę. Przypomnę tylko, że za Mistrzostwo Świata jest 60 tysięcy dolarów, a za drugie miejsce jest 40 tysięcy dolarów, więc no, to już są ogromne kwoty, o ile się nie pomyliłem z drugą nagrodą, ale chyba nie. I tutaj na pewno presja jest duża. Przede wszystkim młody 17-letni Uzbek
No, na pewno to jest dla niego wielka szansa. Tutaj hetman zbił na g3, król zbił na g3, skoczek zagrał na e7 i wieża z piątki oczywiście musiała sobie spokojnie wrócić. Skoczek na g5. Te skoczki przerzucają się do centrum słusznie, no tak raczej trzeba robić, a białe goni tego skoczka, no i skoczek zagrywa na e6, goniec na g4. Aktywnie goniec znalazł tutaj fajną placówkę. Po tej diagonali h3, c8 może sobie już świetnie tutaj działać. No i skoczek zagrywa na C7. No tak od razu ten skoczek postanowił uciec. No skoczki stoją troszeczkę nienaturalnie, tak jak w zwykłych pozycjach, szczególnie mówimy tu o skoczku C7, ale lecimy dalej. Skoczek na A4, bardzo ciekawy ruch. Ten skoczek tutaj ma ochotę zagrać na B6 prawdopodobnie. No i teraz pytanie brzmi, czy można zagrać ruch B5? Otóż ruch B5 byłby ruchem bardzo słabym, tylko kwestia, jak to wykorzystać. Zwróćmy uwagę na tego skoczka, na te dwie wieże i spróbujmy, i oczywiście na gońca, i spróbujmy znaleźć odpowiedź, jak grać dalej białymi. Otóż można byłoby tu spokojnie wybić. Po wybiciu pionkiem jest skoczek na B6, wieża A, D8 i skoczek D7. I cały myk polega na tym, że wieża jak ucieknie, to wieża zbija na F7. No i zyski materialne po stronie białych. Pozycja jest prawdopodobnie już bardzo łatwo wygrana. Z tego względu pewnie Rosjanin zagrał ruch F6, żeby już przyblokować te dwie wieże. No i teraz trzeba szukać innej drogi, żeby otwierać pozycję. Białe grają ruch D4. Bardzo chętnie chcą tutaj wymienić białe pionka na D4, żeby wyprostować go i stanąć trzema pionkami w centrum. No ale wiadomo, że czarne tego tak łatwo nie zrobią. Wieża z F na D8, wieża na D2, posunięcie B5 teraz. Zobaczcie, że właśnie teraz B5 teoretycznie tutaj działa. Ale nadal można by było zagrać bardzo ciekawy ruch. Tutaj białe zbiły na B5, ale za chwilę do tego wrócimy. Białe mogłyby zagrać dosyć ciekawe posunięcie, ale na tym czasie wydaje mi się, że trzeba próbować wykonywać posunięcia dosyć proste w obsłudze, że tak się wyrażę, czyli takie, które dosyć szybko widać. Bo tutaj, jakby było więcej czasu, to myślę, że taki Magnus Carlsen by mógł pójść na taką pozycję pod tytułem. Skoczek B6, wieża A6. No i teraz tutaj po wybiciu na D5 dzieją się ciekawe rzeczy. Ja biorę tylko pod uwagę, moi drodzy, bicie tutaj wieżą na B6 skoczka. I tutaj moglibyśmy zbić na D6. I w tym momencie, no właśnie, skoczek na przykład na E8. Zauważmy, że nie możemy wybić skoczka, bo tu nam ginie wieża. No więc można by było zagrać C5, wzmocnić tutaj piony. Wieża by wróciła prawdopodobnie. Szacha można by było dać. To są konieczne ruchy. I moi drodzy, H5. Teraz powiedzcie mi, gdzie te skoczki mogą się poruszać. Jesteśmy białymi bez figury, ale pozycja białych jest fantastyczna. Bardzo ciężko się tutaj przebić. Oczywiście jakiś tam skoczek na C7, ale w tym wypadku to chyba nie działa, bo jest po prostu bicie, bo tu wisi wieża, więc zawsze można wieżę złączyć lub je jakoś tam w ten sposób złączyć i próbować tam dalej napierać. No, moi drodzy, tak nie poszło. Poszło inaczej. Mianowicie pionek zbił na B5, skoczek na B5. No to wieża się przerzuciła na linię C. No i to jest oczywiście logiczne podejście do sytuacji. Wieże starają się grać na wolnych liniach. Prosta sprawa. Wieża AB8 i skoczek zagrał na C3. No tutaj młody Uzbek oczywiście pewnie nie widzi jakichś konkretnych planów, ale szybkość, z jaką wykonuje posunięcia, bo on był tutaj zdecydowanie szybszy, o 1 minutę chyba przeważał nad, nie wiem dokładnie w którym momencie, a może mniej więcej w tym, nad Nepo. O 1 minutę w blicu to jest bardzo, bardzo dużo. Nepo słynie właśnie z szybkiej gry, a tutaj proszę bardzo, 17-letni arcymistrz, no, jednak szybciej troszeczkę grał i robi takie ruchy, powiedzmy, takie, które nie są jakieś super groźne, ale nie są błędami i są takimi poprawnymi posunięciami. To jest na blica, myślę, dobra taktyka, żeby grać tak dosyć prosto, dosyć tak no, mocno. No wiadomo, to zależy od siły gry, ale to się sprawdziło w tym wypadku. H5 zagrały białe. Skoczek zbił na C3, wieża zbiła na C3. No i ta pozycja jest po prostu równa, aczkolwiek ustawienie pionów jest totalnie inne, więc na pewno walka będzie trwała dalej. Wieża B5, goniec E2 z atakiem na wieżę. Wieża B6, goniec tutaj dał szacha, moi drodzy. No i teraz przede wszystkim
No, Nepo powinien uciec królem, ale wiadomo, rosyjska gorąca krew, chęć wygrania pozycji i ruch D5. Niestety ruch D5, no już tutaj stwarza pewnego rodzaju możliwości w tej pozycji dla białych. Wydaje się, że tu się wszystko pięknie broni, bo i skoczek na D5 podważa, i pionek, i wieża, i wszystko tutaj ładnie wygląda, ale te związanie jest kluczowe i te związanie jest kluczowe, moi drodzy, jak to wykorzystać? Pytanie oczywiście do Was, także można sobie zatrzymać materiał, poszukać dobrych odpowiedzi. I tutaj białe zbiły pionka na e5, pionek zbił na e5, szybkie wymiany nastąpiły. Zobaczcie, że skoczkiem nie można, bo jest e4. Pionek wybił na d5, no i jest ten ruch e4. Mimo wszystko, zobaczcie, jak ładnie to wszystko wygląda, bo zbić gońca nie wolno, bo wisi wieża. No i przepchać nie wolno pionka, bo będzie nieprawidłowy ruch. No więc król schodzi ze związania i goniec po prostu zbija na d5. Wszystkie te ruchy, które tutaj białe zagrywają w tym momencie, one są naprawdę dosyć poprawne. Skoczek zbił na d5, pionek zbił na d5 i ja myślę, że w tej sytuacji już Nodirbek był w takim położeniu dosyć spokojnym. Znaczy on wiedział, że już w tej pozycji raczej nie przegra ze swoimi umiejętnościami, a może próbować oczywiście wygrywać. Król zagrywa na G5, no i posunięcie, moi drodzy, błędne. Z tego względu, że wieża na E3 i tutaj atakujemy pionka. No dosyć ciężko wygląda zagranie wieżą na E8, a tutaj dopychamy piona. Pamiętajmy, że są dwa pionki na jeden. To jest kwestia dobrej oceny wieżówki. Pion więcej u białych, to wygląda dobrze. Król postanowił wybić pionka, wieża zbiła od razu, król G6. No i posunięcie D6. Dosyć ciekawe posunięcie. Bardzo ciekawy ruch, ze względu na to, że tutaj co będzie po wybiciu pionka? Tak nie było, ale sprawdźmy. Jeżeli wieża by wybiła, no to oczywiście wymiana wież jest konieczna i pionek ginie na A5. Dwa pionki wolne, tutaj 2 na 1. Pozycja powinna być wygrana dla białych. Jeżeli wieża B6, to B3. No i ten marsz pionków jest dosyć wolny, ale może być skuteczny. Wieża A4, B4. A3 i z powrotem wieża A5 i znowu ten sam schemat z tymi pionkami i wieżą spokojnie można lecieć, a król raczej tutaj sobie poradzi z tymi dwoma pionkami. Moi drodzy, tak właśnie też nie poszło i tutaj Nepo zagrał ruch A4, na co białe od razu D7. Król wrócił na F7, wieża dała szacha, król G6. I wieża E7. Bardzo ładny ruch, bardzo ładna koordynacja figur tych wieżyczek oczywiście, bo raz, że bronimy na D7, a dwa, że grozi bardzo nieprzyjemne posunięcie. No i tak też się dzieje, bo wieża D6 chce zbić pionka, wieża zagrywa na F7. Nie dość, że jest super obrona, to jeszcze jest nieuchronny atak na G7. Wieża dała szacha. No i teraz, moi drodzy, tak naprawdę można by było tu schować króla na H2 spokojnie i grać, ale białe próbują siatek matowych. Król F4. Odważnie do centrum. Wieża na B8. Wieża szuka aktywności, to jest jasna sprawa. Tutaj wieża od razu zbiła, król na H5. No i moi drodzy, w ogóle powiem tak. W tej sytuacji wieża zagrywając na B8 popełnia decydujący błąd. Znaczy, no prawie decydujący, bo po biciu królem trzeba odejść na F6. To w zasadzie teraz król zagrywa na H5, decydujący błąd. Dlaczego? Otóż białe dają mata w dwóch posunięciach. Ten mat wygląda następująco. Oczywiście zatrzymujcie materiał i próbujcie swoich sił. Wieża E5, król H4, wieża G4. Mat i białe byłyby już w domu. Ale białe nie dały tego mata. I to jest też zrozumiała sytuacja. Pewnie dużo nerwów wewnętrznych. Gra o bardzo wysoką stawkę. No kosmiczna stawka. O mistrzostwo świata w szachach szybkich. To jest naprawdę prestiżowy tytuł. No i król zagrał na F5. To nie wypuszcza oczywiście przewagi białych w tej sytuacji, bo tutaj czarne mają ogromne kłopoty. Siatki matowe, pionek zaawansowany, król wprawdzie jest troszkę odsłonięty, ale te wieże nie dają mu mata, bo on tam sobie sprytnie ucieka. W tej sytuacji po król F5 wieża po prostu zbiła pionka na B2. Jeżeli wieża dałaby szacha, to nic prostszego jak wieża E5 i ta pozycja już jest totalnie przegrana ze względu na to, że po wymianie król wybija i ten pionek jest bardzo łatwo tego pionka doprowadzić, a jak gdzieś tam wieża odejdzie, powiedzmy na B6, to jest król D5 z szachem i zbijamy wieżę. No, w każdym razie łapki taktyczne istnieją tutaj wszędzie. Wieża zbiła w partii na B2, na co tutaj białe. No właśnie, moi drodzy, białe znowu mogły dać mata w dwóch posunięciach. Niesamowita sytuacja, ale ja
Muszę usprawiedliwić tutaj młodego arcymistrza. Ciężko widzieć takie maty, jeżeli jesteś zapatrzony na to, że chcesz doprowadzić tego pionka, ewentualnie zdobyć jakąś przewagę materialną. No i jak dać mata? Oczywiście ruch wieża G5, piękne posunięcie, które tego mata w tej sytuacji daje, bo po biciu na G5 jest wieża H7, a po odejściu królem na H4 jest mat na E4. No, wierzyć się nie chce, że arcymistrzowie takiej klasy tego mata nie widzą, no ale tu już wytłumaczyłem. Wieża zagrywa na G8 z próbą dorobienia hetmana. I tutaj teraz wieża zagrywa z B na D2. Wieże złączone aktywnie bronią tutaj tego pionka. No i co jest ciekawe, znowu grozi ten sam mat na G5. No, Nepo po prostu tego nie widział. Wieża zagrywa na E1 i tu już białe dostrzegają mata z innej strony. Tylko że to był błąd niestety białych, moi drodzy, dlatego że czarne są w stanie tę pozycję spokojnie zremisować po następujących posunięciach. Wieża D5, a tak było, król F6 i wieża D6. No nie można pójść królem na siódemkę, bo jest bicie pionka i problemy czarnych znikają, więc król wrócił. Wieża znowu dała szacha. Król wrócił na F4 i moi drodzy, no wieża z piątki znowu dała szacha i to był decydujący błąd. Jak zremisować w tej sytuacji czarnymi? Trzeba dać szacha drugą wieżą przede wszystkim. Bo jeżeli teraz król pójdzie na G3, jak pójdzie na E3, to oczywiście tutaj też problemy znikają pod tytułem wieża D3 szach. Cały czas dajemy po prostu szacha. A jak król pójdzie na G3, to jest wieża G5. I po tej wymianie wieżyczek jest to pozycja remisowa, mimo wszystko król G6 i wystarczy królem grać na F6, gonić tę wieżę, a ten pionek zniknie. Nawet jak czarne stracą jednego pionka, to mimo wszystko pozycja jest, wieżówka jest remisowa. Ale wieża dała szacha. No tutaj na sekundach grali panowie, więc nie ma się co dziwić. Król na G3, tu już białe zauważyły co i jak. Wieża dała szacha na D3, król H2, wieża D5. I teraz, moi drodzy, ruch, który tę partię wygrywa. Tak w partii też nastąpiło. Dorobienie hetmana, wieża wybiła i jest teraz szach na E5. Po tym szachu król H4 i G3, moi drodzy. No czarne się poddały i młody Uzbek Abdus Satorow został mistrzem świata w szachach szybkich. 17-latek, moi drodzy, niesamowita sprawa. Dlaczego jest wygrana? Wieża bije G3, wieża bije G3, wieża więcej, a po wieża D2 jest po prostu wieża G2. No nie ma co patrzeć, na tym poziomie spokojnie tutaj sobie białe radzą. Dzięki serdeczne za oglądanie i łapkujcie w górę, kciuki, będzie mi bardzo miło. Chess Memories, nowy kanał, zapraszam serdecznie, pozdrawiam, cześć.